zawsze dasz radę. Nawet jeżeli dzisiaj wydaje ci się, że to jest niemożliwe, to w tym momencie, gdy będziesz przed metą, nie rezygnuj, tylko do przodu. Bo każdy z nas ma takie momenty, takiego poczucia, że jesteśmy mali, słabi i że jednak coś nas przerasta. Ale gdy wytrwasz, to jest ta wytrwałość i wytrzymałość, ta energia naszego dzisiejszego spotkania, ta energia tego miejsca. Gdy będziesz mieć tą wytrwałość, gdy będziesz mieć tą wytrzymałość, to dojdziesz do mety i osiągniesz wszystkie twoje cele, wszystkie twoje pragnienia i wszystko to, czego pragniesz. Wszystko to, co jest twoim celem, twoim marzeniem, ale również co jest zgodne z twoim powołaniem i celem twojej duszy. Każdy z nas ma takie momenty. Ja również dzisiaj miałam taki moment, gdy pomyślałam, że jest minus 11 stopni, a ja mam stać tutaj, przeprowadzić całą ceremonię, mówić, gdzie już usta zamarzają. To również miałam taki moment, w którym myślałam, nie dam rady. To jest niemożliwe. Ja nie jestem do tego przyzwyczajona. Ja od wielu, wielu, wielu lat przebywam w tropikach, a nie w królestwie lodu. Ale jednak siła wyższa powiedziała mi, dasz radę, ty masz w sobie moc, aktywuj tą moc. I tak aktywowałam tą moc i jestem dzisiaj z tobą, tutaj i teraz. Czy nie jest to motywacja, inspiracja? I dokładnie tak, ty w tym momencie, gdzie pojawi się ta rezygnacja, gdzie pojawi się to uczucie, nie dam rady. To jest za trudne. To jest ponad moje siły. To uśmiechnij się, połącz się z siłą wyższą, połącz się z twoim przewodnikiem, połącz się z energią wszechświata i aktywuj twoją moc w pełnej świadomości tego, że ta moc jest w tobie, że dasz radę. Siła, moc, wytrwałość i wytrzymałość. I co jest jeszcze ważne, to jest również to zaufanie. Gdy twój przewodnik prowadzi cię, ufaj. Ufaj w to, że w każdym momencie, gdy poprosisz o pomoc, to ta pomoc nadejdzie. Gdy zaufasz, to tą pomoc otrzymasz, bo proś, a będzie ci dane. To powiedzenie, które zna każdy z nas i które jest nie tylko w tej religii chrześcijańskiej, które jest wszędzie, w każdej innej religii. Ufaj wytrwale i wytrzymale. Idź dalej i dalej, drogą twojego serca. I dzisiaj niech to będzie wskazówka dla ciebie. Nieważne, co się będzie działo w tym nowym czasie. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Patrz na wszystko z góry w świadomości tego, że tylko najlepsi uczniowie dostają najtrudniejsze zadania. I jeżeli pójdziesz drogą twojego serca, to siła wyższa będzie cię wspierać w każdym momencie. I twoja moc i siła wewnętrzna aktywuje się. I że dasz radę. Zawsze dasz radę. Nawet jeżeli dzisiaj wydaje ci się, że to jest niemożliwe, to w tym momencie, gdy będziesz przed metą, nie rezygnuj, tylko do przodu. Wytrwale i osiągniesz wszystkie twoje cele i wszystko to, czego pragniesz. Niech to będzie taką świetlistą wskazówką, która rozświetli ten kolejny czas i twoją drogę. Nowy czas, nowy moment. Gdy uczeń jest gotowy, mistrz się pojawia. I ten mistrz jest już w tym momencie obok ciebie. Poproś go o wsparcie, poproś go o prowadzenie, połącz się z tą energią światła, połącz się z tą energią wyższą, zaufaj i idź do przodu. A gdy pojawi się słabość, rezygnacja, jakiekolwiek wątpliwości, uśmiechnij się, bo wiesz, że to są tylko próby tych sił mroku, by cię zatrzymać. Bo te wszystkie negatywne chochliki, one zacierają ręce i cieszą się, gdy rezygnujemy tuż przed metą.
gdy się poddajemy. A ty, gdy o tym wiesz, to uśmiechasz się i mówisz: dam radę, bo ta siła i moc, ta boska energia, najwyższa energia światła jest we mnie i ona da mi tą wytrwałość, da mi tą wytrzymałość w każdym momencie. A jeżeli nie będę tego czuć, to połączę się z moim przewodnikiem, moim nauczycielem, który jest w tym momencie obok mnie i tylko czeka na to, by podać mi pomocną dłoń, wsparcie, odczucie bezpieczeństwa i odczucie, że jest ze mną i razem pokonamy wszystkie bariery, wszystkie trudności, wszystkie trudne sytuacje i będziemy mieć zawsze oczy otwarte, bo jak to się mówi, gdzie dwie pary oczu to nie jedna, czy jakoś tak, czyli ty patrzysz, ty obserwujesz, ale gdy prosisz twojego przewodnika, to on również zwraca na wszystko uwagę i daje ci impulsy. To jest właśnie ten anioł stróż, który popchnie cię we właściwym momencie, który poda ci pomocną dłoń, który wskaże ci, że w jakiejś umowie, tamtym drobnym druczkiem jest ukryte jakieś niebezpieczeństwo. O tym, o czym mówiliśmy wczoraj na naszym spotkaniu, że nie wszystko zło to, co się świeci, prawda? Twój anioł stróż ma oczy, sokole oczy. I jeżeli ty czegoś nie zauważysz, to on na pewno to zauważy. Ale proś go o pomoc, proś go o wsparcie. Bo pamiętaj, że ten twój nauczyciel, on respektuje i szanuje twoją wolną wolę. I może ci pomóc tylko wtedy, gdy tego naprawdę chcesz i gdy go naprawdę o to poprosisz. I on widzi wszystko i on w odpowiednim momencie pokaże ci: uważaj, ta osoba jest taka miła, taka gotowa do pomocy, a w rzeczywistości jest nieszczera. I to on pokaże ci, ta osoba jest taka zimna, chłodna i nieprzyjemna, ale w rzeczywistości pod tym grubym pancerzem skrywa się gołębie serce, złota energia, skarb. Czyli pamiętaj, że nie jesteś sama i nie jesteś sam. I w tym